1 października 1939 roku. Komandor Karl Dönitz, dowódca niemieckiej floty podwodnej, proponuje kapitanowi marynarki Günterowi Prinowi misję życia. To szansa na zaatakowanie brytyjskiej floty w jej własnej bazie w Scapa Flow. Scapa Flow to świetne kotwicowisko. Duże, używane od wieków. Korzystali z niego już Wikingowie. Sławę zdobyło w I wojnie światowej, gdy stacjonowała tam wielka flota. Leżące na Orkadach Scapa Flow ma dostęp do Morza Północnego i Atlantyku. Flota może tam zatrzymać okręty wroga zmierzające na Atlantyk bądź zaprowadzić blokadę Niemiec. Już w czasie I wojny światowej Brytyjczycy zabezpieczyli trzy główne podejścia przeciw okrętom podwodnym sieciami, wrakami i minami. Wiele ubotów próbowało się prześlizgnąć. Ostatni w 1918. Kapitan UB-116 wierzył, że znalazł drogę. Uznał, że skoro główny kanał jest pełen okrętów Entanty, nie ma w nim min. Zanurzył się i wpłynął w kanał. Ale popełnił straszliwy błąd. Jego okręt uaktywnił system obronny. Pętla indukcyjna zdetonowała całe pole minowe. Wysadzając ubota i całą jego załogę. Teraz, mimo przeciwności, Dönitz uważa, że dobry kapitan ubota zdoła przeniknąć obronę. Na zdjęciach lotniczych prezentuje potencjalną lukę. Większość podejść do Scapa Flow jest dobrze chroniona, ale Brytyjczycy nie zaminowali jeszcze jednego kanału do głównego portu. Dzięki umiejętnościom i odrobinie szczęścia ubot może dostać się do jaskini lwa. Po zaledwie jednym dniu Prin zgadza się poprowadzić tajną misję, nazwaną Operacją P. Ale żeby się udała, musi dopuścić do tajemnicy pierwszego oficera i nawigatora. Badają mapy pływów i zdjęcia lotnicze, szukając odpowiedniej pory. Wybierają piątek 13 października, kiedy w czasie nowiu niebo będzie najciemniejsze. Ta faza księżyca oznacza też wyższy przypływ, co pozwoli U-47 pokonać płytkie kanały do Scapa Flow. Okazuje się, że to będzie tak zwany superksiężyc, który zdarza się tylko kilka razy w roku, kiedy księżyc najbardziej zbliża się do Ziemi. To jeszcze trochę zwiększy wysokość przypływu. Ale 13 października jest już za mniej niż tydzień. Prin musi dopracować plan i wyposażyć swój okręt. Operacja jest tajemnicą. Prin nie może wyjawić jej załodze. Zabierają więc minimalne zapasy paliwa i żywności, nie wiedząc, że ich celem są Orkady. Torpedy na sprężone powietrze zastępują elektrycznymi, żeby zyskać przewagę taktyczną. W latach 20. Reichsmarine, niemiecka marynarka wojenna, złamała traktat wersalski, pracując nad torpedą G7E. Starsze torpedy napędzało sprężone powietrze, zostawiały więc za sobą trop pęcherzyków, wskazując pozycję ubota.
Torpedy elektryczne, choć wolniejsze, nie zostawiają tropu. W ciasnym Scapa Flow to może dać przewagę.